ale żeby wygodnie zrobić. Bo jak głosi... Bye bye. Tutaj jest niezła zjeżdżalnia. Bardzo dużo opuszczonych domów pomieszkiwany jest przez mniszki. Nie wiem, jakoś nas nie zaciekawiła. Seks, Rewin. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Jak widzicie, jesteśmy w górach. Odbiliśmy trochę od morza. Wyjechaliśmy z tego Leonidio, tego miasteczka, gdzie no, była huczna impreza i trochę już nam doskwierał ten tłum. I chcieliśmy trochę pobyć sobie w naturze, w spokoju, w ciszy. No, a droga tutaj okazała się spektakularna. Wyjechaliśmy wzdłuż rzeki Dafnon, która tworzy wąwóz o tej samej nazwie i po prostu jesteśmy teraz na wysokości około 1000 metrów może, 900. W drodze do wioski Kosmas, ale zatrzymaliśmy się w tym miejscu, bo po prostu spodobało nam się. Miało być cicho, spokojnie. Jest kościółek i dzisiaj rano troszeczkę tutaj ludzi przyjechało. No, byliśmy bardzo zdziwieni. No bo można powiedzieć, że takie zadupie tutaj jest, a tu nagle 5 czy 6 samochodów, słuchajcie, coś tam, jakieś porządki przy kościółku robili, ale fajnie, jakaś jest komuna. Ludzie sobie tutaj żyją i działają. Dokładnie znajdujemy się w górach... Astros? Arkadyjskich. A, arkadyjskich. Tak, w ogóle cały teren to jest Arkadia. Jest po prostu malowniczo, pięknie. No, jest mnóstwo szlaków. I dlatego dziś postanowiliśmy się na jeden z nich wybrać. Dokładnie, także no, nie będziemy przynudzać więcej, bo zabieramy Was do jednego z najpiękniejszych obiektów właśnie w tym rejonie. Monia. Uważaj, uważaj, nie ruszaj się. Uciekaj, uciekaj. Jakaś pszczółka, jaka gruba była, owadów, nie? No. Dużo wszędzie bzyczy coś. O. Ja myślałem, że w ogóle tu jakieś dziki przyjdą, bo tak tu jest wszędzie. Składamy trochę... czy do kabiny? Do kabiny. Włączę trening, zobaczę ile zrobimy. Będzie chyba wędrówka, tak? Trochę tak. Daleko nie jest. Jeden. Start. Daleko nie jest, 3 godzinki. Dwie strony oczywiście. No, to może wejść trochę dłużej. Szlak jest cudny, po prostu idziemy cały czas tu po krawędzi, nie jest zbyt trudny. Widok niesamowity się rozpościera i myślę, że jest to idealna pora, bo wczesną wiosną, zimą jest tutaj zimno, leży śnieg, także używamy teraz. Kurczę, mówiłam, że jest łatwy szlak, ale tutaj jest niezła zjeżdżalnia. O, oho. No pomalutku, pomalutku. Dobrze, że tam kamień jakiś na dole jest to. Byśmy może nie spadli. Dobra, jest. A jechaliśmy właśnie tą drogą w wąwozie i dopiero ona pokazała nam, jak dużo szlaków wspinaczkowych jest tutaj w okolicy. Pamiętacie, w ostatnim odcinku Wam o tym wspominaliśmy i tak z Moniką się zastanawialiśmy, gdzie one są. No ale tutaj na przestrzeni tych kilkunastu kilometrów po prostu jest ich od groma. Dochodzimy do celu naszej wędrówki, czyli do kościółka zbudowanego na skalę, można powiedzieć. W skalę. Widzieliśmy go jadąc tam niżej drogą. No, robił niesamowite wrażenie, więc postanowiliśmy się tu wybrać. Jest to monastyr Elona, dedykowany Najświętszej Maryi Dziewicy.
Za mną wyłania się ta najstarsza bodajże część, która powstała około XV wieku. Cała jest wybudowana w skale. No, zapiski na temat tego kościółka pochodzą tak od XVII-XVIII wieku. Jest teraz troszeczkę bardziej rozbudowany. No i tyle. Podczas okupacji tureckiej kościół ten był wielokrotnie grabiony i demolowany, a po odzyskaniu niepodległości przez Greków miejsce to było zamieszkiwane przez mnichów. A ciekawostką jest, że od 1971 roku kościół ten zamieszkiwany jest przez mniszki, klasztor ten można powiedzieć. Musimy wam powiedzieć, że na pewno warto jest odwiedzić ten kościółek. Przepiękne naprawdę. Miejsce. Cudownie już powoli położone. Wracamy do vana. Paweł chciał tutaj łapać stopa i jechać na naszą miejscówkę. Ale to ze względu na ciebie. Ale nie wiemy, czy po prostu wszyscy w tamtym kierunku jadą, bo raczej niewiele samochodów tam jedzie. A i chyba po prostu wrócimy szlakiem. Tak, idziemy szlakiem na 100%. Także co, widzimy się przy vanie. Spokojnie, reklama nie po to, żeby się dorobić, ale żeby wygodnie zrobić. Bo jak głosi słowiańska legenda, teraz Fera już od dawna marzyła o toalecie separacyjnej do swojego kampera. Taka rzecz się stała, teraz Fera toaletę dostała. Jest to toaleta Trelino, wyprodukowana w Niemczech. Dzięki niej będziemy mogli podróżować swobodniej, ponieważ nie będziemy korzystali z punktów utylizacji odpadów i będziemy mogli dłużej zostawać w takich miejscówkach, w jakiej jesteśmy teraz. A wszystko dzięki temu, że nie będziemy potrzebowali tej całej chemii ani wody. Bye bye! Najbardziej śmierdzi, jak ciasteczka mieszamy z herbatką. Tak to działa właśnie w toalecie chemicznej. Jest jeden pojemnik na nieczystości, które się po prostu mieszają. Dlatego potrzebujemy chemii, wody, żeby to wszystko po prostu neutralizować, rozpuszczać, żeby później można było wypróżnić. W tej toalecie jest zupełnie inaczej. Jest ona bezwodna, bo ciasteczka nie mieszają się z herbatką. Dzięki temu, że ma dwa oddzielne pojemniki właśnie na herbatkę, a drugi na ciasteczka. Nie mieszają się dzięki temu separatorowi, który ładnie oddziela jedno od drugiego i po prostu doprowadza do odpowiednich pojemników. I tak oto mamy 5,5 litra na ciasteczka i 5 litrów na herbatkę. Żeby herbatka się nie wylewała, umieszczana jest taka gumowa membranka przy korku, która po prostu zamyka się i otwiera. W momencie, kiedy spływa tutaj herbatka, membranka się otwiera, a potem się zamyka i dzięki temu nie ulatniają się żadne zapachy. Bardzo nam się podoba w tej toalecie wykonanie. No i takie na przykład detale, jak na przykład miejsce na korek, którego możemy używać podczas opróżniania naszego karnisterka z herbatką. Do pojemnika na ciasteczka wkładamy taki biodegradowalny worek. Tak przygotowany pojemnik zasypujemy i właśnie czym? My dostaliśmy taką suchą jakby ziemię, torf. Ale można też używać do tego trocin. Jeżeli ktoś ma jakiegoś zaprzyjaźnionego stolarza lub też można kupić w sklepie zoologicznym i używać do tego trocinek. Chodzi o to, żeby ciasteczka miały sucho. I tak oto przygotowane pudełeczko na ciasteczka wkładamy do naszej toalety. Wkładamy również zbiornik na herbatkę. Separator.
piękna deseczka. I voilà, gotowe. Można usiąść i poczytać książkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu opróżnianie takiej toalety jest szybkie i bezbolesne. Herbatkę możemy wylać gdziekolwiek, w lesie, w parku, a ciasteczka możemy zakopać lub pozbyć się tego po prostu w jakimś kontenerze na normalne śmieci. Mi bardzo podoba się design tej toalety, jest pięknie wykonana. Wygląda po prostu jak jakiś mebel. Jeżeli ktoś nie ma łazienki w kamperze, tylko na przykład gdzieś wsuwa toaletę pod szafkę, no to rzeczywiście nie widać w ogóle, że to jest toaleta. Jest wykonana z drewnianej sklejki, wszystko jest pięknie dopasowane, zawiasy, tutaj te wszystkie detale. No po prostu jest śliczna, nie tylko wygodna, ale po prostu jeszcze ładna. My mamy Trelino Timber rozmiar M. Jest ona taka nie za wysoka, bo są S-ki, M-ki i L-ki, więc L-ka uznaliśmy, że będzie za wysoka. Chodzi o to, że też nie jest zbyt zdrowa taka pozycja do robienia ciasteczek, jeżeli się siedzi tak wysoko, więc uznaliśmy, że to będzie taka najlepsza wersja. Nie chcieliśmy też, żeby była zbyt ciężka. Czy toaleta jest bezwonna, to się jeszcze okaże, ale w razie jakby co, dostaliśmy system wentylacyjny do tej toalety. No jak będzie śmierdziało, to po prostu go zamontuję. Oczywiście taki zestaw można dodatkowo zamówić na stronie internetowej. Jeżeli ktoś z Was chciałby zamówić taką toaletę, to link wrzucimy pod filmem. Zamówienie z tego linku oczywiście wygeneruje jakiś mały procencik dla nas, a dla Was mamy kod Terasfera, dzięki któremu przy zakupie toalety Evo, Origin albo Timber możecie dostać te akcesoria warte 30 euro za darmo. Koniec reklamy, przechodzimy do testów. Monika, papieru nie ma! Tak odpoczywaliśmy, że aż zeszło nam się do kolejnego dnia. W tych górach jest tak cicho i spokojnie, że po prostu... Rewelacja. Relaks kompletny. Dzisiaj w ogóle nie ma tutaj ludzi. Słychać tak, tylko owady, ptaszki. Nikt nie przyjeżdża do tego kościółka. No, ale dziś już się zbieramy i zabieramy Was do wioski. Jak ta wioska się nazywa? Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Powiemy Wam po drodze. Najpierw jeszcze musimy pozbierać te kartony po nowej toalecie i zostawić gdzieś starą toaletę. No, jak pamiętacie, Monia uszkodziła, jak tam wymieniała wodę raz, znaczy wodę. Toaletę opróżniała, także zostawimy ją po prostu przy kontenerze. Jak ktoś będzie miał ochotę, to sobie ją weźmie, może na działkę, może do domku jakiegoś, albo gdzieś tam się przyda. A w tym czasie, jak się szykowaliśmy, załadował nam się film. Jestem w szoku, że na tym zadupiu znalazłem internet, cztery kreski, takim oto małym routerkiem. Działa, działa. No dobra, czas ruszać z tej pięknej krainy. Jak będziemy mieli takie tempo, to chyba do tej Turcji dojedziemy za 2 lata. Po drodze znaleźliśmy wodę, także dajcie mi filtr. Zatankuję nasze zbiorniki i ruszamy dalej. W sumie już jesteśmy we wiosce, tylko musimy jakiś parking znaleźć. Kurde, mam nadzieję, że tu znajdziemy jakiś kontener, bo zobaczcie, tu w ogóle nie ma miejsca. Ta stara toaleta nam zajmuje cały bagażnik. Ależ widoczki, no proszę, jest woda w ogóle? O, super. Nie ma wody. Nie ma wody na pustyni. Znaleźliśmy miejsce przy kościółku. Dosyć duży plac. Idziemy się rozejrzeć, co ta tradycyjna grecka, górska wioska kryje. Jest to wioska Kosmas. No i są tu właśnie tradycyjne domy, takie budowane z kamienia. Wygląda to już ładnie, tak na pierwszy rzut oka. Tak, ale podoba mi się. Trochę się zagłębimy w te uliczki, zobaczymy. Jak się wejdzie w boczne uliczki, to się widzi bardzo dużo opuszczonych domów. Obecnie mieszka tu około 250 mieszkańców, a jeszcze 40 lat temu było ich tutaj 650. I wioska wygląda na trochę taką umarłą przez to. Kolejny dom opustoszały niestety. Pozabezpieczany chyba, żeby tu okupados nie wchodzili greccy. Niestety przykro patrzeć, wiecie, jakoś takie dziwne uczucie, jak się idzie i mija się tyle domów opustoszałych. Tu kolejny piętrowy, piękny dom,
No, najwyraźniej nikt pewnie z młodszych ludzi nie chce tu mieszkać. Gdzieś wyjeżdżają do dużych miast. Nie doceniają tego, co mają najwyraźniej. Kolejny opuszczony domek, ten wyjątkowo na sprzedaż, bo na tamtych nie było to liczby. No właśnie, tak się zastanawialiśmy. Nie wiem, kto by chciał kupić taką ruinkę. No, słabo to wygląda niestety. Słuchajcie, jakaś ta wioska taka smutna jest, no nie wiem, jakoś nas nie zaciekawiła. No niby na tym placu coś się dzieje, jest sporo restauracji, tak. Trochę ludzi jest, ale jakoś tak nie ma tej energii. Nie wiem, może po tym Leonidio każda wioska teraz tak będzie wyglądała. Jest jeden sklepik z jakimiś miodami i pamiątkami, tutejszymi specjałami, tak. Ale... Także co, Moni, lecimy dalej nic chyba, nie? Ciekawego. Tak, nawet widoczki są zasłonięte przez te auta zaparkowane. Dokładnie. No dobra, no co, no zaraz coś znajdziemy, może ciekawszego. Ale ten rejon Arkadii nas po prostu zauroczył kompletnie. Piękne. Ta trasa jest po prostu cudowna. Jedziemy w stronę Monemwazji i jest po prostu niesamowicie. Ciężko nam się rozstać z tą piękną okolicą. No i zjechałem z głównej drogi w Polną, jakąś tutaj szutrową uliczkę, żeby jeszcze na chwilę zatrzymać się w tej pięknej okolicy wśród ogrodów oliwnych. Monia już pięknie tutaj kroczy. Pięknie to jest. A wiesz, co ci obiecałem? Naleśniki. Tak, dostaliśmy od zipowanie marmolado o smaku porzeczkowym i wiśniowym. Czereśniowym. Czereśniowym. Nie zawaham się jej użyć oczywiście. Także zabieram się do roboty. Matko, jak to słońce tutaj smaży. Nie wiem jak w Polsce, ale wiecie, w Grecji to jest tak gorąco, że szok. Nie wkurzaj ludzi. No już ostatnie dwa dochodzą. A tu już mamy całą furkę nasmażoną. Gabi, twoja mama robi po prostu przepyszne konfitury. Dzisiaj czarna porzeczka. I mamy również i dżemik, i miodek, i wszystko na słodko. Czasami lubimy sobie tak pofolgować ze słodkościami. A co? Raz się żyje, nie? Cała fura! O matko. Ja już próbuję, te są z konfiturami porzeczkowymi, a te są z dżemem. Okej, okay. Wszystkie dobre. Wszystkie dobre, na pewno. Nie muszę próbować. Muszę już zacząć jeść, bo dostanę ślinotoku. Ruszamy dalej. Mamy zamiar dzisiaj dojechać do Monemwazji. No, a czy nam się uda? Wszystko się okaże. Wszystko na to wskazuje, że tak, bo mamy godzinkę drogi. Dokładnie 60 km. Także powinniśmy na spokojnie sobie dojechać dzisiaj. Oj, będę tęsknił za tymi górami. Zmiana planów, słuchajcie, no z Terasferą nie da się nudzić, jedziemy sobie, jedziemy, patrzymy, a to takie piękne miasto, no to jedziemy. Dzień dobry bardzo, Terasfera zmienia plany, zajechaliśmy wczoraj do wioski Geraki, jest ona trochę większa od poprzedniej, no i mamy nadzieję, że też ładniejsza. Przenocowaliśmy sobie tak po prostu na ulicy, ale było całkiem cicho, spokojnie, w pobliżu szkoły, zostawiamy tutaj kampera. I idziemy na miasto, na wieś. Dzisiaj jest trochę pochmurno, rano nawet pokropił deszcz, ale mam nadzieję, że już nie będzie padał. I ciepło jest, więc spoko w sumie. Wioska Geraki słynie ze starych, kamiennych dworów, ale widzę, że nowe domy buduje się w podobny sposób chyba jak te stare. To znaczy chodzi mi o ściany zewnętrzne. Wiadomo, że w środku będą bardziej nowoczesne, ale zobaczcie jaka tu jest ciekawa konstrukcja. Zwróćcie uwagę na tą ścianę. Na zewnątrz piękny mur kamienny, wyciosane pięknie kamienie, a w środku cegła dziurawka. I teraz nie wiem, czy to jest wypełnione jakąś izolacją, czy po prostu zalane betonem. Nie wiem jak to jest zrobione do końca. Może wystarczy tylko taki mur, żeby chronić od ciepła. No, ale w środku instalacja elektryczna. Jakiś tu barek. Ciekawe, czy to będzie restauracja, czy
jeszcze jakiś dom. To jest tabliczka, tak jak na każdym domu. Widać, że ten zaczął być budowany w 2022. Tak. Dosłownie kilkanaście kilometrów wcześniej wyjechaliśmy już z okręgu Arkadii. Teraz jesteśmy w Lakonii i sceneria jest równie piękna. Może te górki troszeczkę niższe w tej części, ale jest pięknie. Wioska jest położona na wysokości 300 metrów na zachodnim zboczu góry Parnon. Jest taka obwodnica, szersza ulica dookoła, u podnóża tej wioski, dookoła jej. No a wewnątrz no to są tylko takie wąskie, kręte uliczki. Dlatego już nie ryzykowaliśmy, żeby wjeżdżać tu ciapkiem i zostawiliśmy go tam na dole. Nie jest duża, więc krótki spacerek dobrze nam zrobi. Wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł, pani Moniko. Już mi się zaczyna podobać. No tutaj by było ciapkiem ciężko wjechać. Jesteśmy na ryneczku. Tak, tu jest stary budynek z 1907 roku. Mhm. Dostaliśmy taki przewodnik o tej wiosce. No, dzięki tutaj uprzejmości tego pana. Cudownie. The castle is open. It's open, yeah? And you can see video from history from 5 or 7 minutes. Mm-hmm. Okay. Way. Can we drive by car over there? Yes, front of the shop. Okay. Aha. So in front of the shop it's a car park, yeah? Parking. Parking. Yeah, yeah. Mm-hmm. Okay. Pascha. Pascha egg. We was in you are Leonidio. Orthodox. So Leonidio. 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 Ah, Leonidio. Pascha. Yeah, we saw the lampion, light. Okay, thank you. Thank you. Nasta kala. This eggs, the ruin. The winner. Ah, we have to just... Okay. Christos Anesti. Leme mis, Ellenika. Okay. One from two is winner. Okay. Okay. Eferisto. Eferisto. No wioska jest po prostu wspaniała. Te rezydencje z 1800-1900 roku. Pięknie zachowane, a ludzie po prostu są tak wspaniali. Dostaliśmy właśnie jajka i różne przewodniki odnośnie tego miejsca, do zamku, o wiosce. No i tu wioska słynie z tkactwa. Ręcznie tkane takie kilimy są bardzo sławne. I robi je tylko jedna pani, wykonuje robi jedna pani, dokładnie. I ostatnio właśnie zaaranżowane zostały takie warsztaty, że ta jedna pani uczyła już to młode pokolenie, żeby zachować tą tradycję. No i gdzieś czytałam, że no setki nowych osób wyszkoliła właśnie w tkaniu ręcznym tych kilimów. Cudowna inicjatywa. I widzę, że wzory, no nasze wzory z Wana, to nie są takie azteckie, tylko właśnie wygląda na to, że greckie. Greckie, lakońskie może. Lakońskie i Kinuria. Kinuria, drugi tak. region, bo tam też były właśnie, spotkaliśmy się z tym. No super, musimy teraz zjeść. To jak nakazuje grecka tradycja, trzeba się stuknąć jajkiem. I które się chyba bardziej potłucze, to ta osoba wygrywa. No to tak jak robiliśmy w Leonidio. Tak jak robiliśmy tylko w Leonidio. Wtedy nie wiedzieliśmy, o co chodzi, a tak, teraz a teraz nam pan wytłumaczył. No dobra, to trzy, cztery. Czekaj, co to taki zapach jest? Spokojnie. Trzy, cztery. O kurde! Przegrałem. Zobacz, moje się nawet nie stukło. No zobacz, jak moje kurde. Twarda jestem. Tak. No i biszkopty. Biszkopty są bardzo dobre. Także Paschalna zaraz je zjemy. No mam nadzieję, że nas nikt stąd nie przegoni, ale ludzie są tak gościnni, to nie powinni nawet nic powiedzieć. Wioska widać dużo mniej uczęszczana przez turystów niż ta poprzednia, a moim zdaniem ma dużo więcej do zaoferowania. Jest kilka właśnie takich bizantyjskich kościółków jak ten za mną. Jest zamek na wzgórzu, który został wybudowany za panowania Franków, który też można zwiedzić.
no po prostu jest przepięknie, warto tu zajechać. Ludzie zamieszkujący Geraki głównie zajmują się rolnictwem. Produkują od 1000 do 1500 ton rocznie oliwek. I hodowlą zwierząt tak. Również. Owce, kozy hodują tu około 25 tysięcy bydła. Sztuk. Sztuk. Także dosyć sporo. Zresztą widać to, że się trudnią rolnictwem, ponieważ praktycznie każdy mężczyzna, który nas mija, jeździ pick-upem. Albo tam, ciągnikiem. Albo ciągnikiem, traktorkiem. Dokładnie. My powoli już wracamy do vana. Uwielbiam właśnie takie momenty, kiedy na naszej drodze pojawia się miasto, o którym nic nie wiedzieliśmy, a nagle odkrywamy coś tak wspaniałego. Uwielbiam podróżowanie w ten sposób. My jedziemy dalej zgodnie z pierwotnym planem. Do Monemwazji. A z wami się już będziemy żegnać. Zostawcie jakąś łapkę w górę, jak wam się podobało. Jakiś komentarz, dajcie znać, co sądzicie o tych wioseczkach. Kto nie subskrybuje, niech zasubskrybuje i do zobaczenia za kilka dni. Trzymajcie się. Hej! Została toaleta. Nie, jak to było? A jeszcze pamiętacie, w którym Nie ma, nie ma wody na pustyni, bo wypili ją chyba murzyni. Grywasz? Nagrywam.